Hej, tu Karolina. Witam Was w nietypowym filmie na moim kanale, bo nie dość, że będzie to Get Ready With Me, to jeszcze jest to Q&A i jeszcze jest to cross. W ogóle śmiałam się, nagrywając ten makijaż, że zazwyczaj, jeżeli ktoś wchodzi na mój kanał, to się spodziewa tutorialu makijażowego. Oczywiście śmieję się. Jest to żart, bo rzadko tego rodzaju treści się u mnie pojawiają, ale za to pojawia się często wiele pytań o to, jak się maluje. Pytacie mnie o to, gdzie można dostać kosmetyki, które spełniają moje kryteria, a co to znaczy? To są kosmetyki wegańskie, niedostawane na zwierzętach, naturalne i jeszcze najlepiej w jakimś eko-opakowaniu. Także ta lista jest dosyć długa. Dzisiaj właśnie taki będzie ten makijaż, ale zanim do tego przejdę, chciałam powiedzieć, że ten film to jest cross z kanałem Urodomaniaczki by Hebe i miałam przyjemność wystąpić w jednym z odcinków. Jestem gościem Aliny, którą możecie kojarzyć oczywiście z YouTube'a albo z Instagrama, Alina Rose. Powiedziałam to z bardzo dziwnym akcentem. I my w naszym wspólnym odcinku na Urodomaniaczkach, w Urodomaniaczkach, rozmawiałyśmy o naturalnej pielęgnacji, o mojej pielęgnacji cery, o tym, jak ona się zmieniła, o tym, dlaczego warto sięgać po naturalne kosmetyki oraz jakie produkty, często lokalne, polskie, ale nie tylko, są dostępne w drogerii Hebe. Czyli są po prostu dostępne dla wszystkich. Natomiast w dzisiejszym filmie skupimy się na make-upie i pokażę Wam taki mój codzienny make-up, który widzicie na każdym filmie, właśnie wykonany z tych kosmetyków, które oczywiście macie podlinkowane, także sami zresztą zobaczycie, że to są tak niesamowite produkty, które po pierwsze spełniają moje kryteria, a po drugie na przykład w składzie mają aloes, albo skrobię kukurydzianą jako jeden z pierwszych składników, więc naprawdę są to świetne produkty. I ten film jest połączony z Q&A. Postanowiłam, że nie będę po prostu się malować, tylko sobie trochę pogadam, także rozgadałam się naprawdę równo, bo na Instagramie Karolina Sobańska zadaliście mi pytania odnośnie właśnie self-love, self-care, samoakceptacji i było mi miło sobie troszeczkę tutaj popłynąć i pofilozofować, bo rzeczywiście gadam i gadam i gadam, jednocześnie się malując, próbując robić dwie rzeczy naraz, jednocześnie nagrywając, więc w sumie trzy rzeczy naraz. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba. Nawet się śmieję, że się ubrałam pod kolor Urodomaniaczek, bo na różowo, także zapraszam Was do obejrzenia oczywiście tego filmu, ale też Was odsyłam na kanał Urodomaniaczki by Hebe, bo mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nie przedłużając, zapraszam Was do mojej sotej twarzy na mały tutorial i pogadankę o samoakceptacji. Chciałabym pozdrowić wszystkie make-upowe dziewczyny i powiedzieć, że podziwiam to, jak ustawiają sobie kadr i światło tak, żeby ich twarz wyglądała ok, żeby było widać, co robicie. Naprawdę. Nie jest to prosta sprawa. Słuchajcie, przechodzimy do make-upu i chciałabym zacząć od tego, że bardzo, bardzo ważną kwestią jest też baza pod make-up i specjalnie nałożyłam kremu po to, żeby go nałożyć przy Was. Tutaj akurat mam bardzo fajny krem marki Feel Free, którą macie dostępną w Hebe. Jest to krem, tak zostanę, jest to krem, który po pierwsze w ogóle pięknie pachnie, po drugie, słuchajcie, jest w szkle i ma taki drewniany, ma drewnianą nakrętkę, także ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, bo pytacie się mnie też o pielęgnacyjne kosmetyki, to się kosmetyki do pielęgnacji cery i super, że w drogerii mamy nie tylko fajne, naturalne, wegańskie, nietestowane produkty, ale przy okazji są w szkle. Słuchajcie, zaczynam od podkładu i też chcę zacząć od jakiegoś pytania i tak w miarę symultanicznie do tego podejść, ale jak wiecie, u mnie z tym multitaskingiem różnie bywa, także trzymamy kciuki, że będzie spoko. Będę nakładała podkład marki Charlotte Makeup Bio i jest to podkład akurat w odcieniu 04 Nude, bo jestem trochę opalona, także on jest dosyć ciemny.
No normalnie bym chyba użyła trójki, czyli to Ivory. I to jest genialny, oczywiście w szkle, wspaniały podkład z certyfikatami jak EcoCert, Cruelty Free, Vegan itd., itd. I tutaj widzę, że on jest na bazie soku z aloesa, wyciągu z aloesa, z aloesu. Matura z polskiego była zdecydowanie zbyt dawno temu. Także ja jestem raczej zwolenniczką totalnie takiego minimalnego makijażu, zresztą jak wiecie, użyję bardzo niewielkiej ilości kosmetyków, dosłownie jedna taka pompka starcza mi na całą twarz i rozprowadzam ją palcami, także jeżeli jesteście ekspertami od nakładania podkładu, to trzymajcie się mocno, ja sobie przygotuję moją twarz, a co ciekawe, bardzo bym chciała mieć takie fajne, wiecie, klipsy, które by mi przytrzymywały włosy. Dobra, generalnie dzisiejszy film ma być poświęcony takiemu Q&A związanemu z self-love, dbaniem o siebie, samoakceptacją i poprosiłam Was o pytania na Insta i jestem w szoku, jakie pytanie pojawiło się najczęściej. Nie wiem, czy zgadniecie. Najczęściej pytanie, które pojawiło się najczęściej, naprawdę dzisiaj jestem polskim, to mam na bakier. Było pytanie o to, czy mam lub kiedykolwiek miałam kompleksy. I padłam, powiem Wam. Po pierwsze, padłam, że ktoś mógłby myśleć, że ja ich nie mam. A po drugie, padłam, że w ogóle myślimy, że są ludzie bez kompleksów. Kompleksy to jest chyba coś, co jest domeną no nie tylko kobiet, aczkolwiek mam wrażenie, że my też jesteśmy narażone na większą ilość presji, ale generalnie krótko i na temat, tak, od czasu takiego nastoletniego miałam kompleksy, pewnie w pewnym momencie życia jakieś tam większe, przejrzę się, żeby zobaczyć, bo wiecie, robię generalnie w podglądzie ten make-up, także zobaczę, jak mi tam poszło. Ale wracając, oczywiście, miałam kompleksy i nadal mam. I też jakby myślę, ta akceptacja tego, że te kompleksy są normalną rzeczą, sprawia, że jest nam je łatwiej zaakceptować. I teraz tutaj drugie pytanie, które się pojawiało bardzo często, może powiem to robiąc kolejną rzecz. Słuchajcie, fajnie sobie tak rozświetlić buzię, ja lubię sobie rozświetlić tutaj te okolice pod oczami, troszkę też tutaj w jakichś tam newralgicznych punktach. I do tego używam tego samego podkładu, tylko w odcieniu właśnie 01 porcelana. I chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo trudno znaleźć dobre korektory, bo wiele korektorów, których używałam, po prostu się waży. Nie wiem, to wygląda strasznie, autentycznie one się tutaj ważą pod oczami. No i wygląda to mocno tragicznie. Ja tutaj już nie próbuję owijać w bawełnę. Także ja używam dosłownie odrobinki tego podkładu. Dosłownie tak tyle co nic i sobie bawię się z tym, uwaga, żebym teraz nie zrobiła jakiegoś, okej, okay. I bawię się tym na swojej twarzy. I drugie pytanie, które się pojawiało, to jest to, czy akceptuję siebie i czy zawsze tak było. I ja myślę, że te pytania są mega połączone i to się sprowadza do tego, jak definiujemy kompleksy, czy akceptowanie siebie i do czego to odnosimy, bo niestety mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to w większym stopniu odnosi się do wyglądu. Jakby cały świat kręci się wokół wyglądu i to mówi laska, która właśnie sobie robi makijaż przed kamerą, ale my mamy kompleksy i nie akceptujemy siebie zazwyczaj właśnie przez to, że wydaje nam się, że czegoś nam brak, jeśli chodzi o nasz wygląd. Ja mogę, znowu odpowiadając na to pytanie, odpowiedzieć bardzo krótko, że tak, akceptuję siebie. Czy zawsze tak było? Powiem tak, raczej zawsze miałam dosyć okej, poczucie własnej wartości, natomiast zawsze też miałam kompleksy i były takie lata, powiedzmy nastoletnie, gdzie naprawdę pewne rzeczy w moim wyglądzie, bo znowu mówię, ja też się skupiałam tylko na wyglądzie, one bardzo mnie martwiły. Ja chciałam zmienić w sobie pewne rzeczy, które są niezmienne, tak? I za dużo wagi przywiązywałam tym cechom mojego wyglądu, na które nie miałam wpływu. I rzeczywiście to wynikało moim zdaniem z takiego braku samoakceptacji. I pamiętam, że przyszedł moment, to przyszło oczywiście z czasem, z wiekiem i tak dalej, kiedy ja po prostu pomyślałam sobie tak, dobra Karo, nie podoba Ci się ta i ta rzecz i żadnej z tych rzeczy nie możesz zmienić, bo wynika to z Twojej budowy.
Więc albo to zaakceptujesz i to po prostu olejesz, albo będziesz się musiała z tym męczyć do końca życia. I jakby tutaj to pytanie było dla mnie mega proste i ta kwestia była dla mnie mega prosta. Wiedziałam po prostu, że nie chce mi się spędzać czasu myśląc o takich pierdołach i autentycznie przestałam się nad tym jakoś szczególnie zastanawiać i też polubiłam te swoje cechy, bo zrozumiałam, że tak naprawdę to w ogóle sobie uroiłam to wszystko. I teraz druga strona medalu i robię to, mówię to sobie tutaj rozjaśniając delikatnie nos i tutaj kąciki nosa. Czyli jeżeli nie akceptujemy w swoim wyglądzie, już się skupiając na tej powierzchowności, jakichś rzeczy, które można dla odmiany zmienić, to jest jedno proste rozwiązanie. Po prostu działaj i spróbuj je zmienić od teraz. Bo nic nie ma gorszego moim zdaniem niż mówienie o tym, że coś nam przeszkadza, kiedy mamy realny wpływ na to i nie robimy z tym absolutnie nic. Także to jest moim zdaniem tutaj też kluczowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie rzeczy jak nieakceptowanie siebie w kontekście, nie wiem, naszego charakteru, naszych umiejętności, to jest tak samo. Albo przyjmiemy do wiadomości, że nie mamy słuchu muzycznego i no nigdy nie będziemy mieć, po prostu trzeba się zająć czymś innym, albo nie wiem, aktorstwo nam nie wychodzi, albo będziemy do końca życia się nad sobą użalać, że jesteśmy beznadziejni. Ja uważam, że każdy z nas ma bardzo wiele talentów i nie każdy jest stworzony do wszystkiego, ale na pewno istnieje jakaś rzecz, w której każdy z nas może być dobry. Nie wiem, co ja teraz robię, ale lubię sobie czasem tak rozjaśnić delikatnie tej okolice wokół ust, więc się trochę tym bawię. Tak jak mówiłam, nie mam za bardzo podzielnej uwagi, więc te moje tutaj filozoficzne wypowiedzi i dygresje są przefiltrowane przez to, że część mnie jest skupiona na tym, że moja twarz nie wyglądała jak jakiś kompletny klaun. Podsumowując, niestety martwi mnie to, że większość osób ma kompleks nie z powodu takiego, że nie przeczytało wystarczającej ilości książek, tylko dlatego, że ma za duży nos i to myślę, że jest duży problem tego społeczeństwa. Ale tak jak mówię, te rzeczy, które możemy zmienić, czyli na przykład przeczytać książki, obejrzeć filmy, zapisać się na jakiś język dodatkowy, to jest wszystko w naszych rękach i to tylko wpływa na to, że będziemy mieć mniej kompleksów i będziemy siebie akceptować bardziej. Nie wiem, co wy myślicie o tej mojej twarzy. Ja trochę tutaj się śmieję czasami, że sobie robię normalnie contouring Kim Kardashian, chociaż pewnie daleko mu do tego. O, tutaj mam jakiegoś pryszcza, więc sobie go zakryję, jednego i drugiego. Powiem, nie jest to łatwe, jak się nie ma lustra. Zazwyczaj stoimy jednak tak przy lustrze. Trochę może to wygląda, jakbym miała taką mini pandę, ale ja to zaraz postaram się wyrównać. Trochę mam brudne ręce, mam nadzieję, że tutaj nie zrobię jakiegoś bałaganu. Kolejna rzecz, o którą pytaliście, to jest to, jak ma się akceptacja siebie do oczekiwań ludzi, oczekiwań mediów społecznościowych. I to jest temat rzeka i to są dwie różne kwestie, chociaż ze sobą powiązane. A zmieniając temat, to myślę, że warto sobie troszeczkę tą twarz przejechać takim po prostu zwykłym pudrem. Szczególnie jak jest ciepło, chociaż teraz kiedy to oglądacie, to nie wiem, czy jest ciepło, ale no, ja w lecie to się dosyć mocno świecę. Co dalej? Może odpowiem na to pytanie, słuchajcie, bo to jest dosyć ważna kwestia. Ja uproszczę to tak. Jeżeli ty akceptujesz siebie, to inni też cię akceptują, bo jeżeli akceptujesz siebie, akceptujesz też inność innych i akceptujesz też to, że oni mogą mieć z tobą jakiś problem. Więc ja czuję się dobrze w swojej skórze, czuję się dobrze z tym, kim jestem, więc nawet jeżeli komuś to przeszkadza, to mnie to średnio rusza. I z drugiej strony, jeżeli bije z nas taka prawdziwość, to, że jesteśmy pewni siebie, to, że jestem ze sobą dobrze, to inni też odczuwają tę energię i patrzą na nas bardziej przychylnie. Natomiast kwestia mediów społecznościowych to jest już osobna sprawa. I mówiąc to, chciałabym przejść do nałożenia różu. Rzadko używam różu, ale skuszę się, bo jest to super naturalny kolor i w ogóle super naturalny produkt. To jest też Charlotte Makeup i to jest w kolorze koralowym i on jest na bazie skrobi
kukurydzianej, co jest po prostu rozkoszne. Ja się tak cieszę, że takie produkty istnieją, słuchajcie. I ja sobie go nałożę tak tutaj delikatnie, nie wiem, czy to będzie w ogóle jakoś specjalnie widać. Może sobie nim tak też minimalnie pokonturuję twarz. I chciałabym zrobić sobie też taką małą wstawkę na temat tego, że ja mam w swojej kolekcji tyle, słuchajcie, kosmetyków, które mam od lat i wiem, że to może nie jest jakieś super zdrowe, no ale to nie są do pielęgnacji twarzy, tylko to jest jakaś taka kolorówka, którą tam podostawałam, dała mi ciocia, pozdrawiam Elizę, i autentycznie trzymam to od lat i szkoda mi jest kupować nowych rzeczy, więc znajdziecie u mnie dużo takich jakichś randomowych skrawków, które ja nadal używam i to są naprawdę takie pozostałości po make-upie. I ja mimo wszystko uważam, znaczy uwielbiam konturowanie i do tego się sprawdzi tak naprawdę każdy bronzer, który jest dostosowany do waszej cery. Kolorów jest bardzo dużo, akurat mnie się takie miedziane sprawdzają i ja potrafię tym całą twarz sobie zrobić. Wiem, może to nie nazywa się konturowanie, tylko coś innego. W każdym razie już widzę, że ten film jest super długi, więc dla wszystkich osób, które kochają pogadanki makijażu, mam nadzieję, że macie ze sobą jakieś przekąski lub robicie coś produktywnego, bo ja nie wiem, o czym my w ogóle rozmawiamy. No nic. Co ja bym teraz chciała zrobić? Chciałabym... myślałam, że kichnę. Chciałabym nałożyć sobie jakieś coś na oko. I ja bardzo lubię wszystko, co jest w kolorach, oczywiście takich cielistych nude, ale też lubię takie połyskujące, rozświetlaczowe rzeczy. I znowu mamy tutaj Charlotte Makeup i przepiękną paletę, która po prostu sprawdzi się na każdą możliwą okazję. I mnie się bardzo tutaj spodobał ten taki szampański kolor, więc jako totalny makijażowy minimalista nałożę sobie je na moje powieki. No, w każdym razie, słuchajcie, pytanie o social media, to jest dosyć duży problem. Bo rzeczywiście istnieje jakaś tam presja mediów społecznościowych, ale to nie jest tak, że te media wywierają na nas tę presję, tylko uważam, że to my sami na sobie tę presję wywieramy. Bo osoba, która wrzuca, nie wiem, zdjęcie, na którym wygląda cudnie, albo mówi, że już dzisiaj była taka produktywna, ona nie mówi ci, że ty też masz być produktywny, tylko ty to sobie mówisz, więc to wszystko jest kwestia interpretacji tych słów. Ja uważam, że media społecznościowe mogą być cudownym źródłem wiedzy, inspiracji oraz sposobem, dzięki któremu poznajemy nowe znajomości i to jest moim zdaniem wspaniałe, bezcenne i niezastąpione, ale tak naprawdę to my decydujemy, czym się chcemy otaczać. Co to oznacza? Nikt nas nie zmusza, żeby obserwować daną osobę. I to jest mega indywidualna kwestia, to jak właśnie wpływa na nas content danej osoby. Więc jeżeli wy czujecie, że ktoś was demotywuje, albo ktoś was przytłacza, albo ktoś was wkurza, ktoś sprawia, że czujecie się gorzej, to po prostu no nie obserwujcie tej osoby. Obserwujcie tylko tych, którzy was wspierają, napędzają do działania, którzy was inspirują, którzy sprawiają, że chcą się wstawać rano. I to nie jest, to nie jest nawet kwestia tego, że są dobrzy i źli ludzie w social mediach, tylko na każdego działa coś innego i uważam, że żeby uniknąć tej presji, trzeba po prostu odpowiednio dobrać sobie ludzi, którymi się otaczamy w necie. Hołk. No to tak, moi drodzy, czas na brwi. I ja tutaj będę dzisiaj kombinować, bo kredka do brwi, której używałam przez lata, to była kredka z Catrice. Serio, chyba w liceum ją kupiłam, na początku liceum. Ale też przez długi czas używałam na przykład cienia do powiek. I dzisiaj sobie właśnie użyję tutaj jednego z tych cieni Charlotte Bio, po prostu takim fajnym pędzelkiem, który znalazłam u siebie i postaram się sprawić, żebym wyglądała jak człowiek. Ja moje brwi tak lekko sobie reguluję, delikatnie po prostu poprawiam, ale one mają naturalnie całkiem fajny kształt i kolor, więc ja dosłownie staram się tylko dostosować ten kolor do moich włosów. I powinno być fajnie. Już nie wiem, czy widzicie minimalnie różnicę. W każdym razie fajnie się sprawdza ten naturalny produkt. A następne pytanie jest o tym, ile czasu poświęcasz na dbanie o siebie. I uważam, że tutaj można podejść do tego troszeczkę od drugiej strony i powiedzieć, że ja uważam, że każdą chwilę poświęcamy na dbanie o siebie lub na zaniedbywanie siebie. Bo moim zdaniem dbanie o siebie, i też było takie pytanie, co to jest dla ciebie dbanie o siebie, self-care i tak dalej. Dbanie o siebie to tak naprawdę nie tylko są, zgubiłam wątek, wyczyliście to, to nie tylko są kąpiele ze świecami i bombami z Lasha,
to nie tylko jest pójście na masaż czy zrobienie sobie maseczki, ale uważam, że przede wszystkim najlepszy i najprostszy sposób dbania lub zaniedbywania siebie to jest to, co dzieje się w naszej głowie. To jest to, w jaki sposób myślimy, jak myślimy o sobie i jakie mamy nastawienie do życia. Jeżeli pielęgnujemy w sobie jakieś negatywne myśli na swój temat, wobec innych ludzi, wobec świata, to automatycznie się w nas zgotuje, wytwarzamy złą energię i po prostu jesteśmy mniej zadowoleni. A jeżeli pielęgnujemy w sobie to, co dobre, to automatycznie od środka na zewnątrz dbamy o siebie. Także ja uważam, że staram się dbać o siebie cały czas i za każdym razem, kiedy się złapię na jakiejś wrednej myśli, to staram się zrozumieć, czemu ona powstała i wytłumaczyć sobie, że to uczucie w ogóle nie jest potrzebne, albo zastanowić się, co było jego źródłem. Bo nie chcę się tak czuć, nie chcę tak myśleć o sobie czy o innych. Więc to na pewno jest duża część. Jak ja dbam o siebie, staram się pamiętać o sobie w takim kontekście, że nawet kiedy jestem bardzo zajęta, to próbuję przypomnieć sobie, że nie będę nigdy mniej zajęta. Mam coś takiego, że jak wchodzę w taki wir pracy, mija dzień za dniem, myślę sobie, a tam od przyszłego tygodnia, przyszłego miesiąca, albo jak wpadę gdzieś tam, to wtedy będę ćwiczyć to, będę medytować, będę robić takie rzeczy, a potem sobie myślę, Karo, jesteś freelancerem, jak ty chcesz mieć więcej czasu, mniej obowiązków? Ich zawsze będzie dużo. To jest twoja decyzja, żeby po prostu codziennie poświęcić ten czas i rozdzielić pracę od życia codziennego i dostałam właśnie SMS-a. I uważam, że sama się na tym łapię, ale dla mnie na przykład to, co jest takim dbaniem o siebie, to jest właśnie to, że rano robię sobie pisanie intuicyjne, że robię 5-minute journal, że medytuję, że staram się codziennie uprawiać jogę teraz, to jest mój challenge przez ten cały czas. Kolejna sprawa, że staram się nie siedzieć cały czas na telefonie, że staram się też ćwiczyć regularnie dla właśnie zdrowia psychicznego głównie, że wieczorami jestem offline, czytam więcej książek. Co jeszcze? Wypełniam codziennik, odsyłam Was do opisu. I dbam też o swoje ciało, oczywiście. Staram się je pielęgnować, nie zaniedbywać. Ubieram się ładnie, nawet jeżeli jestem w domu, a często jestem w domu, bo pracuję z domu. Więc staram się wtedy też podobać się sobie, tak żeby to mnie, żebym czuła się bardziej właśnie pewna siebie w swojej skórze. I po prostu znaleźć czas też na zabawę, na spotkanie ze znajomymi. Tu można by długo, długo, długo wymieniać. Ale na pewno to, że każdego dnia pamiętam o sobie, a nie odkładam na później, na później, na później, na później. Dobra, słuchajcie, co jeszcze zostało? Rzęsy i usta, jest mega naturalnie, czas leci, 20 minut, brawo Karo, teraz pewnie u Was nawet jest więcej, łącznie z intro. Natomiast ja przejdę do... no może zrobię te usta. Tutaj mam kredkę, która jak widać też już swoje lata ma, bo jest maleńka. Jest to kredka z Essence, taka totalnie basicowa, cielista. I pomyślałam sobie, że jeszcze odpowiem na jakieś pytanie, czyli czy... bo właśnie, wszystkie pytania były prawie związane z wyglądem, z tym... o, że było pytanie o to, czy co bym zmieniła w swoim wyglądzie, gdybym mogła. I ja stwierdziłam, że ja na to nie odpowiem, bo bym nie zmieniła nic. Nawet jakbym miała tę cechę, to i tak uczepiłabym się jakiejś innej. Taka jest nasza natura, to po pierwsze. A po drugie, nie chcę Wam zdradzać po prostu, jakie rzeczy na przykład mi się w sobie nie podobają, a wybrałam akurat malowanie ust i teraz nie mogę się wysłowić. Mówienie o tym, co mi się dokładnie nie podoba, też zwróci Waszą uwagę na to, a prawdopodobnie byście w życiu nie uznali, że to jest jakikolwiek mankament mojej urody i tak to działa, tak? Na Wasza koleżanka nagle Wam mówi, że jej się nie podoba jakaś rzecz. Myślicie sobie, co? Myślę, że masz świetne nogi, tak? Więc to jest takie zabawne, a teraz zrobię te usta. No nie wiem jak Wam, ale mnie się bardzo podoba ten kolor. I na końcu zostały mi jeszcze rzęsy i to jest, słuchajcie, tusz do rzęs, też z Charlotte Bio, który jest na bazie tak samo aloesu. I to jest mega odkrycie. Natomiast on jest taki totalnie naturalny, zarówno jeśli chodzi o skład, jak jeśli chodzi o efekt. Także nie dostaniecie tutaj efektu 3D, sztuczne rzęsy, ale naprawdę słyszałam,
że zrobienie naturalnego tuszu to jest bardzo duże wyzwanie. Także mega super, że taka firma taką innowacją tutaj się zajęła. I myślę sobie, czy jeszcze jakieś pytanko wziąć. Tak, było pytanie, słuchajcie, o to, czy nie bałam się, czy miałam chwilę zwątpienia, myśląc o swojej przyszłości w kontekście wyjazdu za granicę na studia. I to mnie bardzo zaciekawiło i sprawiło, że w ogóle się nad tym zastanowiłam po raz pierwszy tak naprawdę w życiu. I powiem wam szczerze, że ogólnie to praktycznie nie. Ja po prostu od dziecka wiedziałam, że chcę studiować za granicą. Zawsze szło mi bardzo dobrze w szkole, więc nie sądziłam, że to miałby być jakikolwiek problem lub że ja w jakiś sposób się do tego nie nadaję albo nie podołam. Natomiast po prostu byłam dobrze przygotowana, uczyłam się i wiedziałam mniej więcej, co muszę zrobić. Z tym, że miałam taki moment zwątpienia, ponieważ podczas mojej matury miałam straszną wpadę. I teraz, jeżeli dotrwaliście do tej milionowej minuty tego filmu, to czekam na wasze komentarze, czy mam wam opowiedzieć o mojej masakrycznej, maturalnej wpadce. Coś, co całkowicie namieszało w moim życiu i absolutnie mnie rozwaliło psychicznie, wtedy rzeczywiście straciłam wiarę. Kolejna rzecz jest taka, że takim momentem dla mnie ciężkim to było to, że nie dostałam się na ten uniwersytet, co chciałam, tak jak wiecie. I oczywiście potem dalej wyjechałam do Edynburga i jestem mega zadowolona z tego, co się wydarzyło, ale docelowo początkowo chciałam być w innym miejscu. I to mnie troszeczkę rzeczywiście podburzyło, bo nie mogłam zrozumieć dlaczego. Ale raczej nie poczułam się beznadziejna, tylko miałam taki ból istnienia. A potem oczywiście były trudniejsze momenty, o czym mówię też w podcaście o moich studiach i o mieszkaniu w różnych miastach, ale żebym uznała, że sobie nie poradzę i wątpię w siebie, to wydaje mi się, że nie i cieszę się, że nie czułam tego, bo jeszcze jakbym zwątpiła w siebie, to myślę, że byłoby mi znacznie, znacznie ciężej. Pracowitość, dobre przygotowanie, słuchajcie, i zaufanie do siebie. I na koniec postanowiłam, że odpowiem jeszcze na jedno pytanie, które jest tylko dla tych wybrańców, którzy zostali do końca. Bo tam było pytanie o to, słuchajcie, dam radę umalować te rzęsy. Tam było pytanie o to, jak sobie radzę z moją wagą, skąd u mnie wahania wagi, jak ja nad tym panuję, czy się ważę i tak dalej. Uwaga! Ja w swoim życiu nie miałam praktycznie żadnych wahań wagi. Tak jak wyglądam dzisiaj, wyglądałam w liceum, na studiach, po prostu standard. Zawsze byłam dosyć aktywna, ale nic tam szczególnego nie robiłam. Jadłam strasznie, strasznie dużo, od wielu lat wegańsko i rzeczywiście tak było, że w zeszłym roku moja waga znacznie spadła, ale to nie jest tak, że ja jestem człowiekiem, który ma wahania wagi, tylko po prostu moja sytuacja życiowa, mówiąc dosyć mocno enigmatycznie, była dosyć trudna i stres sprawił, że rzeczywiście ta waga mi się trochę zachwiała, ale ogólnie to ani się nie ważę, ani nie staram się jakoś kontrolować tej wagi, nie staram się nad tym panować, nie wiem ile ważę i po prostu przez całe życie mój organizm przy takim dosyć umiarkowanym stylu życia trzyma się podobnego rozmiaru, za co jestem bardzo wdzięczna i co też akceptuję. Ale to nie znaczy, że zawsze akceptowałam, bo przez długi czas, właśnie nastoletni, w kółko chciałam coś w sobie zmienić. I to było totalnie bez sensu, tyle wam powiem. Nikt za wieku 20 paru czy tam 30 lat nie pomyśli sobie, że o kurczę, jako nastolatka fajnie by było, gdybym była wtedy szczuplejsza. Nie, raczej pomyśli sobie, fajnie by było, gdybym sobie nie zaprzątała głowy takimi bzdurami. Słuchajcie, mój make-up jest gotowy. Mam nadzieję, że taki tutorial, gdzie pokazałam wam fajne produkty, połączony z tym, że
mogliśmy sobie pogadać na jakiś fajny temat, Wam odpowiadał, że mimo, że to była taka luźna forma, to nie zarządziliście się, spędziliśmy sobie miło czas. Chciałabym otworzyć też taką dyskusję na temat właśnie samoakceptacji, co Wy robicie dla siebie, czy Wy akceptujecie siebie, co Wy robicie ze swoimi kompleksami, jakie macie do tego podejście, dajcie mi koniecznie znać w opisie i Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Wszystkie produkty oczywiście podlinkowałam u dołu. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka ze mną na Urodomaniaczkach. Myślę, że fajnie sobie porozmawiałyśmy o kosmetykach z Aliną. Do zobaczenia w kolejnym filmie, bo będzie już w piątek, bo dzisiaj jest środa, a w piątek kolejny. Czy to nie jest super? No, buziaki, pa!